Siemaneczko, z tej strony Mandy, a dzisiaj mamy odcinek z Jailbreaka i dzisiaj powiem wam o czymś, co jest bardzo ważne, ponieważ musicie się szybko śpieszyć i musicie szybko włączać Jailbreaka i ogólnie takie tam inne rzeczy, ale zanim to wszystko co i jak, to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na dole, taki guzik jest subskrybuj i bardziej po angielsku subscribe my channel i ładnie tak, na przykład możecie zostawić lajkacza, zostawcie, o zrobimy tak, jak zostawicie tutaj 1500 lajków pod filmikiem. Ja wam daję ten prywatny serwer, żebyście mogli na nim pograć. Nie będę zmieniał adresu, będziecie mogli na nim grać i wbijać level. Ale czemu? Po co wbijać level? Po co to wszystko robić? A oto wam widzowie właśnie powiem też. Jeszcze napiszcie komentarz, czy cieszycie się z tego powodu, że będzie nowy sezon. Tak, będzie nowy sezon w Robloxie. Już prawdopodobnie w ten weekend. A cała informacja jest 100% pewna, już wam powiem dlaczego, plus powiem wam co z tego mamy, że się kończy sezon aktualny. Jak widzicie, sezon nam się powoli kończy, można kupić level, jak ktoś ma ogromnie dużo kasy lub nie polecam, jest 2 razy większy exp. Więc jeżeli ktoś chce być na privku, może być na mój serwer, ale pamiętajcie, na privku jest 2 razy mniej expa niż na publicznym, więc lepiej sobie wbijcie na publiczny lub jak chcecie i się dogadacie po polsku, Polacy tutaj, że nikogo nie, że czekacie na siebie i nikt ani nie aresztuje, no to będziecie mogli sobie tutaj pograć na przykład wieczorkiem. Ja ten serwer wam udostępnię i będzie on w komentarzu, ale musicie wbić 1500 lajków. No to lecimy, w ogóle powiem wam w ogóle co jeszcze, będzie nowy sezon i wam pokazuję jak to wszystko będzie ogólnie z tym wszystkim. Mamy cały jailbreakowy wstęp i jest podwójny exp. Jest to wiadomo, że mamy podwójny exp. Zaraz wam pokażę jak wygląda podwójny exp w tym tygodniu. W tym tygodniu jest podwójny exp. Zbliża się drugi sezon, czyli raczej do końca nam zostawiony podwójny exp, czyli w weekend nowy sezon w jailbreaku, ale także na Mad City. Więc tu i tu będzie konkurencja. Na Mad City także się zbliża nowy sezon. Więc na jailbreaku i na Mad City mamy nowy sezon. Na jailbreaku będzie to też, ja wam udostępnię jailbreakowy, matitowy, tam mam poradniczek, jak wbić setny bardzo szybko, więc można korzystać z mojego poradnika. Serwerek na matity też wam udostępnię, ale za 2000 lajków. Za 1000 lajków serwerek do jailbreaka, za 2000 lajków serwerek także do matity leci do was prywatne, na wbijanie levelka. Poczbierz się i ogarnij najwyższy poziom pierwszego sezonu, więc musimy jak najszybciej wbić 50 poziomy, ja raczej nie będę wbijał, biję 30 i kupię sobie to auto za 750. Postaram się to zrobić, więc dziękuję każdemu też za skrzyneczki. Więc dziękuję każdemu za skrzyneczki, bo raczej te skrzyneczki powinny mi starczyć, jak nie to jeszcze ktoś może mi pomóc. Postaram się wbić 30 poziom, kupić sobie torpedo. Wtedy wam zaprezentować na przykład całe to torpedo na przykład. Więc w ogóle pokażę wam teraz na czym polega ten podwójny ekspior, no bo w sumie to jest chyba dla was bardzo ważne, co? Tutaj, no bo to w sumie chyba to jest najważniejsze w tym, teraz tutaj do nowego sezonu. Ciekawe będą jakie rzeczy, możecie w komentarzu zgadywać co mogą dodać. Ja myślę, że mogą dodać jakąś super kryjówkę albo tylko jeden level, bo jest level policjanta, level kryminalisty. I się zastanawiam, czy oni dalej zostaną, że będą 2 levele, czy zrobią jeden wspólny jak na Mad City i jak to rozwiążą. Raczej zostaną, moim zdaniem jednak zostaną przy opcji, że będą 2 levele i będzie można coś tu zdobyć, ale raczej będzie też, że trzeba będzie na przykład wbić 20 tego i 20 tego i wtedy nam odblokuje się jakaś kryjówka. To by było naprawdę ciekawe. Więc zobaczycie teraz w ogóle jak to wszystko wygląda. Dobra, musimy polecieć do jubilera, bo niestety o Mateo, dawaj szybko muzeum. Okej, okay, mamy jedną osobę. Ona nam pewnie położe. Nie planowałem tego, ale dobra, zrobimy jeszcze muzeum, wam pokażę jak fajnie szybko teraz można dodawać expa. Banka niestety nie zrobimy, lecimy na jubilera. O tu. Otwarty? Nie, jest zamknięty, więc lecimy szybko na muzeum, ale jako Rim. Dawaj do muzeum. Więc będziecie też mogli normalnie tutaj zagrać. A, tak? Dobra. Jest Javeler otwarty i bank otwarty. Zobaczcie, jeżeli macie bossa, to wam pisze normalnie, co otworzone zostało. Więc ja szybko lecę ten. Jubilera,
Mateusz zaraz zrobi tego. Dobra. Teraz pójdziemy z Mateuszem na ten i zobaczycie, jak szybko wbije level teraz. Mamy powiększony. W ogóle nie będę dużo kasy. Mam nadzieję, że mi na starczy na tego. Na co na co mi starczy? Na torpedo. Na torpedo, które kosztuje 750 tysięcy. Mam nadzieję, że mi starczy. Mam trochę ma 321 tysięcy mam dokładnie. Nie, tam kamerka mi zasłania to, ale to tam. Dobra. Życie troszeczkę straciłem, no niestety, no to, to taki niedobry tutaj ze mnie skoczek. Dobra, Mateusz. Już Mateusz jest, więc my uciekamy i lecimy zaraz z nim do muzeum. Na muzeum kolejne będzie ekspy. Kolejne ekspy w muzeum. Dobra, lecimy. O, jeszcze tu mogę na przykład zebrać, ale dobra. Tu już nie będę zbierał. Lecimy jeszcze wyżej. Co tu jest? O nie. Troszeczkę to przesadziłem. Za szybki chciałem być. Dobra. I znowu dostałem. Dobra. Jeszcze trzecie. Kurde, tu są trzy aż. Dobra, jest git. No to dobra. Idziemy i jedziemy do muzeum. Tak. Do muzeum i zobaczycie w ogóle ile ekspa z tego wszystkiego leci. Zobaczycie, patrzcie, mamy... Mamy tak... Mamy zero paska i obrabujemy dwie rzeczy, zobaczycie ile ekspa poleci i szybko możecie na ekspić sobie. Na publicznym pamiętajcie, dwa razy tyle zdobędziecie. Zobaczcie. 200 ekspa i macie tyle paska. Na publicznym, wyobraźcie sobie, że na publicznym zrobicie to kilka razy szybciej. Dobra, jeszcze tu. Tu zrobimy to trochę inaczej, bo tu nie będziemy za dużo, tu po samego expa. I zobaczycie, jak kurde szybko można tu wbić level. Dobra, jesteśmy, jesteśmy. Otwieramy. Do 500. Wychodzimy. Poczekamy chwilę jeszcze. Raz, dwa, trzy, do 1000. Okej. Okay. Tak, żeby po prostu zobaczyć w ogóle ile już mam expa. Obrabowałem dwie rzeczy i to jak szybko. I lecimy jeszcze do muzeum. Muzeum probujemy i zobaczymy ile nam expa będzie przez pociąg. Pociąg, jubiler. Jeszcze w sumie bank nam został, ale bank zostawimy sobie. Zobaczymy tylko te trzy rzeczy, ile nam dadzą tego expa całego. Lecimy sobie do muzeum. Jest przy muzeum już nasz kolega. My już do niego jedziemy. Dobra. Okej. Okay. Ten, no w sumie zobaczcie, tak dużo szybciej nawet się jedzie tym tunelem do tego muzeum, jak go tutaj zrobili. Dobra. I idziemy obrabować jeszcze muzeum. I będziemy mieli połowę, kurczę, czyli zrobić takie trzy rabunki, cztery. Zrobić wszystkie rabunki, czyli jubiler, muzeum, pociąg. I serio można się dorobić levela. Dwa razy zrobić coś takiego, macie level, więc no w jeden dzień możecie wbić 50 nawet jak się postaracie. Więc jeżeli ktoś by serio się postarał, bija 50. No, kolego, 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 idź, tylko mi nie padnij tam. Dobra, nie padł. Myślałem, że mi padnie. Musimy na niego poczekać i odniesiemy tutaj to i będzie git. Dobra. 63. Dobra. Chyba już. Halo? No czemu? Jeszcze tego nie zrobił? No co za tutaj człowieczek. Czemu ja nie mam dźwięku? Wszystko za głośno. Dobra. Teraz. Jest git. Dobra. I uciekamy. Uciekaj.
Ten to Wolten, zobaczcie, i będzie pierwszy. No nie. Albo ja będę pierwszy. Ja wiem co zrobię. Nie, ten na skróty jeszcze jedzie, to nie będę pierwszy. Myślałem, że będzie jechał ulicą. Nie, bo wciśko pierwszy to ja nie będę. Dobra. Jeszcze to na luzie przeskoczył. Dobra, ja też muszę to przeskoczyć. Aj, dałem radę. Lekko nitro, ale nie widzieliście nic. Dobra, oddajemy tu. I ile będzie expa za to? 200, zobaczcie, pół paska za trzy rzeczy. Więc w sumie jakbyśmy jeszcze zrobili banka, musielibyśmy mieć kartę, to byśmy mieli... Czyli zrobicie dwa napady, macie ponad level. Jak zrobicie dwa takie razy z rzędu napady, to nieźle po prostu. Dobra, w sumie patrzcie na to jeszcze. Dobra, więc na luzie, jeżeli widzicie, jeżeli macie... Robicie po prostu napady. Pociąg daje mniej akurat, więc no tu też jest problem, że na przykład pociąga lepiej aż tyle nie robić. Ale też w sumie warto, zobaczcie, weźmiecie sobie na przykład takiego tysiaka i do nowego sezonu wam szybko wbijecie ten 30, więc wbijajcie szybciutko za 1500 lajków, doceniam wam ten serwer. W nowym sezonie Mad City także jak wbijecie 2000 lajków, udoceniam wam serwer do Mad City. Więc warto wbijać lajki, zostawiać lajkacze, pamiętajcie, wychodzimy. Ciekawe, czy znowu będziemy mogli expa zdobyć, halo. Nie gadajcie, że to zrobię znowu. A nie, już nie mogę drugiego. Ale blisko by było, żeby bić drugi raz, no. Szkoda. Można? Nie. Ajajaj, szkoda. A jak wyskoczymy jeszcze raz? Dobra. Nie, już zaliczyło, że ten pociąg mało brałowany, więc no. Nie oszukamy w ten sposób, ale drodzy widzowie, wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie na dole taki guziczek. Lajkujcie, żeby pozyskać serwery, będą w komentarzu napisane. Więc to było chyba na tyle już dzisiaj, więc dziękuję naprawdę. Trzymajcie się, żywior dla was.